Niejednokrotnie już wspominałem na łamach tego kanału o moim zamiłowaniu do horroru klasy B, do zamiłowaniu, które funkcjonuje we mnie od dzieciństwa za sprawą starszego brata, pozdro Sebastian, który to nie zmuszał mnie, a raczył tymi właśnie klasykami horroru z lat 70., 80., 90. No te lata 90., no nie przesadzajmy, nie były aż takie kolorowe, jeżeli chodzi o horror. Dlaczego w ogóle dzisiaj do tego nawiązuję? Ano za sprawą tej oto książki, Krzycz. Thriller napisany przez Goldie Mołdawski, a przetłumaczony przez Krzysztofa Puławskiego. Krzycz bardzo raczy sobie pogrywać z moimi sentymentami, raczy sobie gdzieś starać się mnie przekupić wewnętrznie, pokazując czytaczu, tu jest coś, co ty lubisz. Bo przyznać to muszę bez bicia i jest to chyba pierwsza książka, jaką czytałem kiedykolwiek, w której pojawia się nawiązanie do Martwego Zła, do uwielbianego przeze mnie horroru, komedii, zwał jak zwał. Brakuje mi tylko nawiązania do Armii Ciemności, wtedy byłaby bajka, jest też Hellraiser. Są w zasadzie wszystkie te horrory, które ja pochłaniałem ze starszym bratem. Wobec czego już z góry czuję się niejako przekupiony i też to moje podejście do tej książki może nie być na tyle obiektywne, ale no cóż, spróbujmy. No generalnie jest to thriller rasowy, można byłoby powiedzieć, nawiązujący do klasyki gatunku, więc nie bez powodu tutaj ten sobie zawisł na tablicy korkowej. Mianowicie bohaterką jest Rachel, dziewczyna, która ma w swojej przeszłości traumatyczne przeżycia, ponieważ ona była świadkiem włamania do domu i wydarzyło się wówczas coś, co odmieniło jej życie. Odmieniło jej życie, a przynajmniej sprawiło, że zmieniła szkołę. W nowej szkole jest dziewczyną, która jest w zasadzie tłem dla całej powieści, można byłoby tak powiedzieć, metaforycznie, poetycko wręcz. Nikt na nią nie zwraca uwagi, w zasadzie ma tylko jedną przyjaciółkę i wszyscy, no, zdają się traktować się dziewczynę jak powietrze. Zmienia się to wszystko w momencie, kiedy odkrywa pewną tajną organizację, ale to jest wielkie słowo, tajna organizacja. Tymczasem chodzi tutaj o coś dużo bardziej, no powiedzmy, przyziemnego, choć też nie tak oczywiście przyziemnego. W każdym razie dziewczyna robi wszystko, żeby odkryć, o co w tej organizacji chodzi. Jednocześnie nadal zmaga się ze swoją traumą. Z drugiej strony widzimy, że za sprawą horroru, przy pomocy horrorów, ona stara się ze swoimi traumatycznymi przeżyciami walczyć, stara się zmienić swoje podejście do wielu różnych spraw. Jest to dla niej niejako terapia. I tutaj mógłbym wam powiedzieć nieco więcej, ale zdradziłbym, myślę, wtedy fabułę. Dlatego, skoro już wiemy, że to jest thriller, skoro już wiemy, na czym mniej więcej to polega, że będziemy z jednej strony mieli tę traumatyczną przeszłość bohaterki, z drugiej strony jakieś współczesne wydarzenia, które nie do końca są jasne i jawne, a powiedziałbym wręcz, że są owiane tajemnicą, to czym ta książka się wyróżni i dlaczego warto właśnie sięgnąć po Krzycz, kiedy mamy w zanadrzu tyle fantastycznych, krwistych thrillerów, niekoniecznie thrillerów bazowych, bazujących na klasyka gatunku, jakby na to nie spojrzeć. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim jest to thriller, który swoim początkiem bardzo mocno, myślę, przekonywał mnie samego do tego, że chciałbym być poniekąd na miejscu głównej bohaterki. Ja wiem, to brzmi źle. Dlaczego ja chciałbym być bohaterem thrillera? Dlaczego ja chciałbym doświadczyć traum bohaterki? Nie, nie chciałbym doświadczyć traum bohaterki, nie chciałbym doświadczyć również tego, czego ona doświadcza w drugiej połowie książki, ale to, w co ona wchodzi, jest dla mnie, z punktu widzenia miłośnika horrorów, bardzo, bardzo kuszące. I czytając początek tej książki, no dobrze, prolog ma znamiona thrilleru, nosi znamiona thrilleru, ale środek dla mnie niejako ma obraz idylli, czegoś bardzo pociągającego, bardzo ciekawego, przez co wszystko to sprawia, że książka nabiera takiego charakteru wyjątkowości. Nie jest to najlepszy thriller, jaki czytałem i od razu wam to powiem. Są tutaj pewne małe błazenady, które wytknąć trzeba. Na przykład reakcja bohaterki na wielkie wydarzenie, które w książce się rozgrywa. Wydarzenie, które powinno w jakiś inny sposób na nią oddziaływać. Tymczasem no, oddziałuje w taki dość nieoczywisty sposób. Zabrakło tutaj troszeczkę umiejętności nakreślenia psychologii bohatera. Natomiast tak, z całą pewnością, jeżeli chodzi o całą otoczkę, Krzycz
wyróżnia się bardzo, ze względu na taki bardzo wciągający język, wciągającą fabułę, to, że no, gra na tych moich sentymentach, co tak wspominam i wspominam, ale też na tym cała zabawa polega, że docieramy do końca, który no jest wyraźnym hołdem. Hołdem złożonym tym klasycznym horrorom, czy nawet thrillerom filmowym. Jest to niewątpliwy hołd, niewątpliwy wyraz uwielbienia do tego typu opowieści, co sprawia, że no, można byłoby z jednej strony powiedzieć, że mało jest to zaskakujące, bo ja na przykład gdzieś już w połowie książki zdałem sobie sprawę, o co tutaj może chodzić i co tak naprawdę kryje się pod tymi wszystkimi wydarzeniami, ale z drugiej strony jest to coś, co zdecydowanie trafi do fanów gatunku. Jeżeli kochaliście Krzyk, to Krzycz również was zachwyci. Jeżeli lubicie właśnie takie niewydumane, nieprzekombinowane opowieści z trzymającym do końca napięciem, z taką aurą niepewności, ta książka sprawdzi się wyjątkowo dobrze. I może ona jest skierowana do młodzieży, ale powiedziałbym, że jednak sam rozpatrywałbym ją po prostu jako pełnokrwisty thriller. Tak, są tutaj młodzi ludzie, to są bohaterowie tej historii, bohaterowie główni, poboczni, ale przede wszystkim sama opowieść jest taka uniwersalna, ponadczasowa, wydaje mi się trafiająca po prostu do fanów gatunku. Mnie czytało się bardzo dobrze, ale to mówię, no to są te horrory, więc ja czuję się niejako przekupiony. Zabrakło mi troszeczkę rozwinięcia bohaterki. Może przydałoby mi się jakieś większe zaskoczenie na koniec. Niemniej taka klasyczna część mnie, która lubi klasyczne rozwiązania, jest w tym przypadku bardzo zadowolona, bo dzisiaj odnoszę takie wrażenie, wiele książek jest przekombinowanych, że akcja, jeżeli toczy się naprzód, jeżeli coś ma być zawiłe i skomplikowane, to jest to tak zawiłe, że pozbawia nas, czytelników, tak naprawdę frajdy z odkrywania tego, z domyślania się na własną rękę, o co tutaj może chodzić i gdzieś zgadywania tego zakończenia. Dla mnie jest to minus dla tych nowoczesnych historii, natomiast Krzycz, no, powtórzę chyba po raz 50, wpływa na sentymenty i to jest taka historia, którą będziemy rozpatrywać w kontekście sentymentów. Nie polecam Krzycz każdemu, polecam przede wszystkim tym, którzy lubią horror klasy B, lata 80., 90., czy też bardziej nowoczesny horror psychologiczny. Jest to też taka kopalnia easter eggów na temat właśnie twórców horrorów, samych horrorów i tego wszystkiego, jak one powstawały, bo wiele tutaj ciekawostek się w tej książce znajdzie. Wiele też ciekawych tematów do dyskusji zostaje w niej poruszonych, więc wydaje mi się, pod tym kątem ona króluje. Właśnie, ona króluje pod kątem tła, pod kątem tego, na czym została zbudowana, a nie pod kątem samej linii thrillerowej. Dlatego też, wydaje mi się, ja jestem nią zachwycony, bo samym thrillerem ciężko jest mi się zachwycić, to przyznaję, ale jeżeli mam bogatą otoczkę, która do mnie przemawia, która odgrywa znane minuty na mojej duszy, to ja jestem w pełni kupiony. Także dla fanów gatunku, dla fanów horroru, czytajcie Krzycz, Goldy Mołdawski, tłumaczenie Krzysztof Puławski, aż się zrymowało. Dajcie też znać, czy jakie są wasze ulubione horrory lat 80., czy tam 70., czy w ogóle taki klasyk horroru, bo jestem ciekaw, czy i wy podzielacie moje uwielbienie do takich arcydzieł jak Martwe Zło. O właśnie, co do Martwego Zła, jeszcze z jedną rzeczą się nie zgadzam, bo tutaj pada, że niektórzy się bali podczas seansu Martwego Zła 2, a ja się zastanawiam, jak można się bać podczas seansu Martwego Zła, toż to zawsze była wyborna, przede wszystkim komedia z lekkim kiczem, horrorem, ale takie horrory były najlepsze. No ale dajcie znać, co wy kochacie najbardziej i za co najbardziej kochacie klasykę gatunku. Tymczasem ode mnie to wszystko. Krzycz już w księgarniach, także nie zwlekajcie, kupujcie i czytajcie. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!